Klub ma 10 lat historii. Na początku znajdowaliśmy się na ulicy Garncarskiej, jeszcze wcześniej na ulicy Towarowej. Na tym obiekcie klub znajduje się od 3 lat. Na chwilę obecną jest tutaj 5 sekcji. Jest boks, kickboxing, MMA, brazylijskie jiu-jitsu i sekcja treningu siłowego. Jeżdżę do tego Grzesia Jakubowskiego. Grzesiu Jakubowski zaraził mnie jak gdyby tym od nowa, tym swoim podejściem. Czyli przestało mi się jakby to MMA cofać. Zaczęło mi się znowu chcieć. Dużą wiedzę jakby przygarnąłem od tego Grzesia, no i zacząłem się zastanawiać, a chuj mi ta wiedza, skoro co ja z nią zrobię? Ja już nie będę walczył. No pozostaje mi jakoś tylko przekładać i przekazywać tym, którzy generalnie chcą się gdzieś posprawdzać. Każda dyscyplina, jak boks, K1, inne dyscypliny sportów walki, izolują ci jakieś tam partie mięśniowe, pewnych ci nie rozwijają. W zapasach nie masz partii mięśniowej, która nie byłaby zaangażowana. Poza tym BFC, jak robili badania nad siłą uderzeń, eksplozywnością i tak dalej, zapaśnicy zawsze są tym niezmienne. Czyli czemu robić? Okej, robimy w tym pretorium MMA, ale generalnie ja nie wchodzę Rafałowi, Gabrysiakowi czy tym Błażejowi, jeżeli chodzi o stójkę, nie wchodzę na ich teren. Na razie mam za mało godzin, nie wchodzę, niech oni to robią, oni się nauczą generalnie troszeczkę pozmieniać tą stójkę, którą ma. Nie wchodzę Adamowi Barczyńskiemu, jeżeli chodzi o partner. Mam nadzieję, że wysyłając do nich zawodników, też jestem pewien tego, że oni będą ten partner robić dobrze. Z czasem pookrawamy go do potrzebnych rzeczy pod MMA. Ale dlaczego nie mają robić tam czegoś więcej? Też zabawowo nie można robić zawsze z uderzeniami, bo nie zaczniesz próbować. Bo uderzenia cię blokują, nie chcesz zaryzykować, bo dostajesz w ryj i się spinasz, tak? Bez uderzeń fajnie jest, bo ewentualnie odklepie, ktoś mnie udusi albo coś. Ale zarówno jednym i drugim zawodnikom, oprócz tego, że tej pewności siebie, że ja przewrócę, jak w wypadku chłopaków jiu-jitsu, czy ja nie zostanę przewrócony, tak jak w wypadku chłopaków z K1, dochodzi ten rozwój, który oni już zauważają, tej motoryki i właśnie tej dynamiki. Mówi się, że wszelkie nieudane sweepy to jest moment na obalenie, przewrócenie przeciwnika, także chcę trochę ten aspekt ulepszyć, plus trochę więcej fizyczności, trochę więcej ruchów, które może nie zawsze tak często, nie zawsze występują w jiu-jitsu w takim natężeniu, a mogą mocno rozwinąć motorykę, fizykę. Ogólnie chodzi o to, żeby zarazili się tą ogólnorozwojową gimnastyką, akrobatyką, którą ja wprowadzam. I poskutkuje to tylko i wyłącznie tym, że będą sprawniejsi, silniejsi, lepiej przygotowani do swoich dyscyplin, powiedzmy tych okrojonych, bądź zarażają się przy okazji tymi zapasami, które są najważniejsze w MMA. Trenować MMA? Przyjdź do Alfa, Macieja.